Amerykańskie służby biorą na celownik Binance i tym razem giełdzie przygląda się CFTC. Zarzutem jest podobno, iż Binance oferuje amerykańskim klientom handel na derywatach, tym dźwigni. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Być może dzięki temu nie było ATH wczoraj na Bitcoinie, chociaż Bitcoin zbliża się nam bardzo mocno po raz kolejny. Na szybko sobie zaglądam. Oczywiście jesteśmy naprawdę w zasięgu, w zasięgu nowego ATH. Z kolei słuchajcie, to może się też potwierdzać, że za chwilę to będzie MicroStrategy kupuje kolejne Bitcoiny. Tym razem nie jest to jakaś powalająca kwota, ale kolejne 15 milionów dolarów zostało wpompowanych w bitcoina. A sam Beeple, który sprzedał swoją sztukę nieznanemu e, twórcy, nieznanemu kupującemu, za kilkadziesiąt milionów dolarów twierdzi, że formuje się bańka na NFT. Cześć! Z tej strony, Mike. Witam Was w Kryptoniusach piątkowe wydanie. Jak zwykle zapraszam na wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain i na końcu, oczywiście, podsumowanie. Dzisiaj będzie nam wesoło. Zaczynamy! Zaczynamy. Jeszcze zanim zaczniemy od bitcoin.pl.org, mam do Was takie pytanie i prosiłbym, żeby każdy z Was w komentarzu odpowiedział. Ile osób z Was nie wie o tym, że po zakończeniu newsów i po końcowym intrze jest postscriptum? Tak się zastanawiam nad tym. A teraz już przechodzimy. Tomasz Sawszak, w USA wszczęto dochodzenie w sprawie Binance'a. Proszę bardzo, słuchajcie. E, giełda kryptowalut Binance jest banana w USA w sprawie tego, kto handluje na jej platformie. Community Futures Trading Commission, czyli CFTC, sprawdza, czy Binance pozwala Amerykanom kupować instrumenty pochodne, czyli futuresy. To jest oczywiście przez Waltera Bloomberga to opublikowane. Binance oczywiście zaprzecza, po to mają, po to mają amerykański oddział każdy oczywiście wie o tym, że wystarczy VPN i można sobie tutaj działać na tym, przechodzimy sobie dalej komparik.pl, Łukasz Nowacki, reklama za bitcoiny, BTC, Alpaka Studio jako pierwsza agencja w Polsce akceptuje kryptowaluty, agencja marketingowa przyjmuje płatności w cyfrowych aktywach, czyli Alpaka Studio wprowadziła rozliczenia w bitcoinie, ethereum cardano i polkadocie, to jest ciekawa sprawa uważamy kryptowaluty za przyszłość cyfrowych transakcji finansowych, stwierdza Grzegorz Nowak prezes Alpaka Studio, jest to świetna informacja, to jest bardzo Zobaczcie, firma, która, oczywiście e, każdy może korzystać z procesora płatniczego i tak naprawdę firma oferuje płatność kryptowalutami, a dostaje na konto złotówki. A to wygląda na to, że przyjmują bezpośrednio kryptowaluty. Świetna sprawa, przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, Imani e chce dostarczyć więcej, więcej wartości do stablecoinów. Taki artykuł tutaj mamy. E, wielu ludzi patrzy na bezpieczniejsze alternatywy gromadzenia swojego bogactwa. I stablecoiny pojawiły się jako tutaj realna opcja z praktycznie żadnymi, zra, żadnymi restrykcjami. Wielu tutaj regulatorów przymierzało się do tego, żeby te stablecoiny ograniczyć, potraktować je wręcz jako papiery wartościowe. No i teraz zobaczcie, imani e e jest to interoperacyjność pomiędzy, pomiędzy sieciami, zbudowana oczywiście na kosmosie. I tutaj chodzi o to, że Chcą zbudować coś lepszego. W tej chwili jest problem z algorytmicznymi stablecoinami, tak samo jak z zabezpieczonymi stablecoinami. Oni chcą zbudować coś nowego. Jeżeli kogoś w ogóle ten, e, ten temat interesuje, może przeczytać. Według ich zapowiedzi, E-Money łączy ze sobą najlepsze z dwóch branż. Tak, czyli z jednej strony, no wiecie, no, algorytmiczne stablecoin, ampel fund, fund. No. Jeżeli ktoś interesuje temat, polecam artykuł do przeczytania. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, blockchain pojawił się w planie pięcioletnim, jeśli chodzi o Chińską Republikę Ludową. Także Chiny stawiają na blockchain, pojawił się jakiś szkic, w którym pierwszy raz technologia blockchain jest tutaj w tym pięcioletnim planie, jeśli chodzi o kierunek. Między innymi, także zobaczcie, pomimo tego, że jest Narodowy Ban na Kryptowaluty, ale jednak są technologie takie jak AI, takie jak Smart Cities, i są witane tutaj z otwartymi rę rękoma. No i generalnie, zobaczcie, jest tutaj częścią wizji prezydenta Qing Xi Jinpinga. Do 2031 roku i blockchain ma pełnić rolę transformacyjną, jeśli chodzi o rozwój technologiczny Chin. Blockchain for smart cities, wszystko pięknie, ładnie, ale kryptowaluty oczywiście jest jeszcze, no. Nic tam nie, nie, a wiadomo, że posiadają. Przechodzimy sobie dalej. Jak kobiety zmieniają oblicze technologii blockchain, oczywiście chodzi o gałąź Enterprise, dosłownie to zmieniają. Możecie przeczytać w tym artykule. Według badań w raporcie Deloitte, jedynie 7% startu założycieli startupów to są kobiety, tak? Oczywiście to się zmieniło podczas pandemii COVID-19. No, i co ciekawe, zobaczcie, dostarczmy neurodywersyfikację do systemów Enterprise Grade. Mi się od razu przypomina, bo kobiety mają zupełnie inne spojrzenie jak mężczyźni. Oczywiście są wyjątki, to że ktoś powie, że mężczyźni są wyżsi niż kobiety, czy są silniejsi, to nie znaczy, że każdy mężczyzna na świecie jest wyższy i silniejszy niż każda kobieta na świecie. No, mało który z panów, myślę, że tutaj, czy z Ewą Brodnicką, czy, z, czy na przykład z Joanną Jędrzejczyk, próbowałby tutaj w szranki stawać. To nie znaczy, że wystawialibyśmy Roberta Burnejkę czy kogokolwiek. No wiadomo, że przy pewnym różnicy no to, jest, to są głupie pomysły. Ale oczywiście ktoś kiedyś powiedział, ja to cytuję wielokrotnie, to jest jakiś luźny cytat, ja bo nie pamiętam dokładnie, że w momencie, kiedy kobiety wejdą do świata technologii, do świata programistycznego, powstaną produkty, które będą zupełnie innej klasy, zupełnie innej jakości. Dlaczego? Dlatego, że kobiety zupełnie inaczej patrzą, patrzą szerzej. Mężczyźni zwykle to są więksi wariaci, czyli bardziej są skłonni do jolo czyli you only live once, shut up and take my money i tak dalej. No i to jest, to jest świetna sprawa. Oczywiście cały artykuł też tutaj nie będziemy wnikać, ale fajnie, naprawdę jest dużo pani jest w naszym środowisku, chociaż stosunkowo mało. Na kanale Mike Sakoshi około 5-7% widzek to są właśnie pani. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Czarek Zło odpowiada na zarzuty i uważa, że tutaj to jest taka bezzębna historia, Uważa on, że Binance bardzo dobrze przestrzega proceduł KYC i AML i odrzuca tutaj jakiekolwiek zgłoszenia, e, zgłoszenia o tym, że jest prowadzone jakiekolwiek dochodzenie. Uważa on, że zobaczcie, w ogóle ten, to, ten temat pojawił się tak naprawdę kilka godzin temu. E, jest to oczywiście numerem 1. E, nie widziałem tego, nie było żadnego złego za, zachowania itd., tak itd., tak Binance oczywiście zachowuje tutaj no comment, czyli jak, jak, jak służby specjalne, nie komentują, nie zaprzeczamy, nie, nie potwierdzamy. Co z tego wyniknie, będziemy tutaj, będziemy tutaj obserwować. No a co może innego czarek zło powiedzieć? No tylko to, że oczywiście wszystko jest w porządku. Tak. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, mamy rocznicę czarnego czwartku, dokładnie rok temu, a właściwie. Bardziej niż rok temu, bo to jest artykuł sprzed 3 godzin 12 marca, no to nie, no to rok temu dokładnie, wtedy to był czwartek. Świat kryptowalut się zawalił, no i teraz, jeżeli sobie spojrzymy na to, na koń papryce, weźmiemy sobie bitcoina i cofniemy się tutaj rok do tyłu. E, właściwie jeden rok, tak? Jeden rok dokładnie, no to trzeba by było jeszcze się cofnąć, czyli weźmy sobie max e, i zajrzyjmy sobie na 2020. Tego nie będzie tutaj widać, ale musimy sobie zajrzeć w takiej perspektywie. Rynek kryptowalut w ciągu dosłownie kilku godzin spadł z, z poziomu. Wcześniej było tutaj 9. 7 marca tuż się zaczynało z COVID-em za, zamieszanie, ale tutaj słuchajcie, z 7900 nurkowanie na 4700. Tam nawet mówią o 3700, 3400, że to było nurkowanie. Różne, różne trackery różnie pokazują. Tu papryka, zobaczcie, pokazuje 4200. Jeżeli sobie jeszcze zagęścimy. 4200 pokazuje ten dołek, że to był najniższy dołek. No a wtedy kto krzyczał, kupujcie Satoshi, bo was rynek wychodzi. Generalnie ludzie kupowali papier, papier toaletowy. Także mamy rocznicę tego wydarzenia. Bitcoin od tamtego czasu urósł 15-krotnie, ale 12 marca faktycznie było z 8000 nawet na 3600. Zobaczcie, tu po, po, pojawiło się to. Było to dosłownie kilka minut, oczywiście, później było odbicie, wszystko wróciło. Z czym było to związane? Było to związane oczywiście z pandemią koronawirusa, ludzie zaczęli wariować, wykupować konserwy, papier toaletowy itd., itd. No i teraz pytanie, czy kolejne załamanie nadchodzi, tak? <grytania> będziemy widzieli tu Krypto Kryptojoda się wypowiada, będziemy widzieli jeszcze wiele tymczasowych załamań na naszej drodze. Zobaczcie, że rynki mają sposób, aby regulować i balansować intensywne emocje zarówno detalicznych, jak i inwestorów instytucjonalnych, a także traderów. To jest to, co po prostu coś, czego żeśmy nie widzieli, jako eksperyment na ogromną skalę, który do, dotyczy limitowanego supply w połączeniu z niesamowitym zapotrzebowaniem, a także eksplozywnymi narzędziami takimi jak dźwignia. No i oczywiście to będzie tutaj wariactwo, tak. Tym razem rzeczy dzisiaj, 12 marca, zupełnie inaczej wyglądają. Chyba ciężko się tutaj nie zgodzić. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo, świetna informacja dla XRP. SBI Holdings, to właściwie spółka, córka SBI Holdings, czyli Morningstar, dalej kontynuuje te benefity w XRP dla swoich udziałowców. Zaczęto to w 2019 roku i Morningstar, jest to oczywiście spółka córka japońskiego giganta finansowego SBI Group. Będzie kontynuowało wypłacać benefity, jakieś tam korzyści w XRP dla swoich udziałowców. Tak pojawiło się to w piątek, będzie to kontynuowane i zobaczcie: 2,5 tysiąca jenów. Ee, zobaczcie XR, nagrodę XRP w wysokości 23 dolarów za każde 100 akcji posiadanych na dzień 31 marca 2021 roku. No, i oczywiście zobaczcie, płacą oni dywidendy w XRP już od 2019 roku. 30 XRP za 100 akcji. No, na pewno fajna, chociaż te XRP później od razu pewnie, chociaż przy takiej małej kwocie, może oni nie sprzedają od razu. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, People twierdzi, że NFT są bańką e, i niedługo ma być ujawniony nie, tajemniczy kupujący, który zapłacił 69,3 miliona dolarów za taki to oto obraz. Oczywiście pan nazywa się Michael Winkelman, e, znany jako Beeple, nie ma złudzeń co do tego, myślę, że jest to bańka, e, powiedział na temat tokenów NFT po tym, jak jego ten stokenizowany obraz, everyday, kolaż właściwie, everyday, the first 5000 days, sprzedał sobie za 69,3 miliona. Jeżeli to nie jest bańka, to myślę, że niedługo to będzie bańka w pewnym okresie czasu, ponieważ coraz więcej ludzi w to wchodzi, no. Obyście tylko na tym zarobili. Bo ja zresztą wam pokażę, co my tutaj możemy stokenizować, e, i można by było, kto by to kupił. Pytanie. Przechodzimy sobie dalej, słuchajcie. E, francuski MP? Co to jest? E, a kto to jest? MP? Od czego to jest skrót? Zastanawiam się. Nie wiem, kto, od czego to jest skrót podpisał petycję, aby bank centralny Francji kupił Bitcoina. To jest ciekawa sprawa. Eee, członek, aha, MP, czyli jako członek, jakiś tam poseł, tak? Eee, member of Parliament, tak to pod, pod, przetłumaczymy? Eee, członek francuskiego parlamentu podpisał petycję, eee, która pozwoli, iż bank będzie kupował kryptowaluty Jean-Michel Mis, opublikował na Twitterze coś tutaj, jezinele Initiative, coś tam i tak dalej. No, i generalnie petycja została stworzona przez CEO ekosystemu ARK 5 marca 2021 roku i wymaga, aby regulatorzy krajowi zmienili prawa finansowe i pozwolili Banque de France adoptować bitcoina i inne kryptowaluty. Tak? Oczywiście trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów itd. Tak tak Czy w to przejdzie? Śmiem w to wątpić. Przechodzimy sobie dalej. Wzrost z ruin. No a to kolejny raz tak przypominamy sobie cała historia. Także jeżeli ktoś to wam zostawię, to nie będę wam tego czytał. Jak wyglądał ten oczywiście odbudowa po po pandemiczna. Już pandemia cały czas trwa, ale generalnie zobaczcie, go nawet nie jest widoczne w tej chwili, a co będzie z obecną ceną. Także odbudowa po popandemiczna, jeżeli zaglądamy sobie teraz, ja wam to w tej chwili otworzę, żeby wam to żeby wam to pokazać na TradingView wykresik. Na TradingView wykresik, no naprawdę, słuchajcie, brakuje nam tu niewiele, do tego to rozciągnę. To jest, to po tym Binance poleciało tutaj, chociaż właściwie tutaj bardziej. Obiło się o 55 tysięcy knotem. To jest 55 tysięcy tutaj i zobaczcie, wracamy na poziomy i nie ma jakoś na razie siły. To jest obecne ATH, tu jest 60 tysięcy dolarów. Czy do 75 dojedziemy? 75 wydaje się daleko, tak? 75 wydaje się daleko. No ale dlaczego, tak? Tu mamy obecne ATH, to ja wszystko narysowałem. Zobaczymy, czy tutaj do tego dojedziemy. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, MicroStrategy ponownie kupuje bitcoiny. Tym razem 262 bitcoiny. Za kwotę niebagatela 15 milionów dolarów. E, mają oni w tej chwili 91 326 bitcoinów w swoim skarbcu. E, wydali na to... 2,2 miliarda dolarów, średnia cena 24 214, no i teraz oczywiście kupili kolejne 262 bitcoiny za kolejne 15 milionów dolarów. Zwiększone jest zapotrzebowanie instytucjonalne i teraz tak, oni albo się okażą geniuszami biznesu. Bo jeżeli zacznie ruszać Bitcoin, faktycznie instytucje może mają jakieś informacje, bo to przypadkiem się nie dzieje, ja nie wierzę, że, nie wierzę, że tu są jakieś przypadki. Więc jeżeli instytucje zaczną wchodzić w Bitcoina, to tu zapatrzymy na owczy pęd i zaraz może być 100, 200, 400 i tak dalej. Wtedy oni się okażą geniuszami biznesu, albo się okażą kretynami, którzy kupowali na końcu bańki, także... Bardziej jestem wyważyć te, że na pewno nie na końcu banki, ale też czy, czy faktycznie, no nie wiem, no być może wiedzą coś, czego my nie wiemy. Przechodzimy sobie dalej, słuchajcie. Chainlink może wystrzelić ze względu iż wypuszczają oni Dynamic NFTs, tak przynajmniej twierdzi trader Tyler Swoop uważa on, że Chainlink jest tutaj na świeczniku ze względu na te orakle, które ma a dodatkowo wchodzą oni jeszcze w, w przestrzeń NFT czyli próbują pojechać na tym pociągu a ja mówię w tej chwili, zapamiętajcie to patrzcie na Blockchain Gaming, bo to będzie może być kolejne NFT i właśnie na tej naszej zamkniętej grupie patronów mamy taki związany z Blockchain Gaming projekt e, cóż można jeszcze powiedzieć e, no generalnie oni chcą wprowadzić Wypuścili oni artykuł w czerwcu 2020 różne strategie, aby tutaj tworzyć dynamiczne NFT. No i generalnie, zobaczcie, smart kontrakty używają orakli do komunikowania się i reagowania na zewnętrzne dane i systemy. Te orakle pozwalają na używanie, aby NFT używały zewnętrzne dane dla mechani jako mechanizm mintingu burningu NFT, czyli tworzenia i niszczenia NFT, Trade'owanie peer-to-peer, a także jakieś tam sprawdzanie stanu. To jest ciekawa sprawa. Jeżeli nie wiedziałeś, ch chaining ma swój VRF, Oracle, ten węzeł Oracle, tworzy losowy numer, który jest później wrzucany w smart kontrakty. I e, VRF był na majnecie od października, i dzięki może, pozwala to na tworzenie losowych NFT. No. Każdy w NFT teraz w, się pakuje, tak samo było w e, DeFi, tak? Wszyscy w DeFi wchodzili, przechodzimy sobie dalej, masz bitcoina. Możesz kupić jedną trzecią wyspy w pobliżu Tampa Bay na Florydzie. No to jest proszę bardzo. Za jednego Bitcoina 33% udziałów na wyspie koło Florydy, to jest około 10 akrów akrów, akrów? dobrze mówi, akrów jest sprzedawane za kryptowaluty na aukcji. Nazywa się to znana oficjalnie jako Pine Bay, ale lokalnie nazywają na Birken Island. Tak to generalnie wygląda. Jest położona pomiędzy bazą lotniczą McDill, a także Apollo Beach na Florydzie. No i słuchajcie, mogą do 33% udziałów tak mało jak 1%. Aczkolwiek, zobaczcie, jeżeli ktokolwiek tutaj kupi 33%, to będzie tylko jeden zwycięzca. Jedynie największe obstawianie będzie dostępne. No i teraz, zobaczcie: w tej chwili ta wyspa jest w posiadaniu 5 partnerów. Jeden z nich sprzedaje 21% udziału, a inni sprzedają 12% udziału, czyli można sobie, można sobie kupić wyspę, jak ktoś ma bitcoina. No, ktoś nie ma co z pieniędzmi robić, nie kupuje wyspę. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, SEC odpowiada na, na to, iż Ripple chce tutaj, szefostwo Ripple'a chce całkowitego odrzucenia zarzuca, zarzutów wobec XRP i ich firmy. No i oczywiście oni, SEC uważa, że to jest całkowicie bezpodstawne. I zobaczcie, że, że te wysiłki Garlinghouse do tego, aby odrzucić zarzuty, jest tutaj marnowaniem tych zasobów i czasu sądu, a także zobaczcie. Considerable litigant and judicial time and resources. Czyli generalnie, zobaczcie. Zobaczcie, że list Gerlinghausa nie potwierdza lub nie zaprzecza dwóch krytycznych faktów, które są w skardze Seku, że zarobił on 150 milionów dolarów z nielegalnej sprzedaży XRP i że wiedział e, i zignorował to całkowicie, że e, XRP może być papierem wartościowym. No, generalnie sprawa się toczy, Sek się nie poddaje, no bo to była e, kompromitacja, chyba, że Gary Gensler w pewnym momencie stwierdzi, porzucić, porzucić w cholerę. Przechodzimy sobie dalej, ulubiony mój rodzaj artykułów. 7 altcoinów, które poradzą sobie lepiej niż Bitcoin, zgodnie z analitykiem e, Clarkiem, Clarkiem Cantering, on się tak nazywa, tak? Znany jako Countering Clark na swoim YouTubie. Jest byczy, jeśli chodzi o Shroom Finance, do oczywiście NFT, no co innego może być ten. Shroom Finance, 483 miejsce na, na ten, na CoinGecko. Eee, co tam dalej? Oczywiście mówi Ethereum, polka.a Uniswap, Avalanche, a także Solana poradzą sobie lepiej niż Bitcoin. No, Bitcoin, słuchajcie, no, Bitcoin kosztuje już prawie 60 tysięcy dolarów. No, to no, o, co możemy oczekiwać? Razy 10 to każdy byłby <laughs> matko Bosko kochaną. A jakieś shitcoiny, to razy 100 mogą zrobić. Także pan tutaj takie wymienia, co z tego będzie. Zobaczymy. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, eee, Wisdom Tree. Składa nową aplikację o bitcoinowy ETF. Została ona wysłana do SEC-u, czyli mamy kolejną fal, falę e, wniosków, e, formularz S1 do agencji giełd i papierów wartościowych. Ma to się nazywać Wisdom 3 Bitcoin Trust. E, ma być na e, giełdzie BZX od CBOE. No, jest to podobne do innych, oczywiście, tutaj do innych tutaj wniosków, jeśli chodzi o SEC. Wypuszcza zwykłe te common shares z odsetkami, będą listowane na właśnie CBO Bizet X Exchange i pod symbolem, pod, symbolem, pod tickerem BTCW. No i powiem szczerze, zobaczcie, jaki jest, jaka jest ilość wniosków o ETF. Jaka jest ilość wniosków o ETF, czy zdojrzymy, to nie będzie na pewno już takie jak było tam w 19, 20, że ETF, ETF, ETF. A teraz. Jakby w TTF, oczywiście świetna informacja, dużo łatwiejszy napływ kapitału, ale może nie będzie takiej bomby atomowej, jak miała być jeszcze rok temu. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, wartość rynku kryptowalut. Spojrzymy sobie oczywiście na tą wartość rynku kryptowalut. Ona osiągnęła 1,686 biliona dolarów. Przekroczyła, gdzie to jest to tutaj? Przekroczyła produkt krajowy brutto Kanady. Także zobaczcie, jeden to nawet pod według 1,73 przekroczyło to nawet 1,78. No generalnie trzyma się powyżej 1,4. A produkt krajowy brutto brut Kanady w 2020 roku wyniósł 1,72 biliona dolarów. Oczywiście spadł z 1,736 w 2019 ze względu na pandemię. Także taka ciekawostka. Przechodzimy sobie dalej. Studenci z Georgii uczą się na temat kryptowalut w swojej szkole średniej, czy właściwie w szkołach chyba w różnych. Czemu nie mają jakieś takie gęby niebieskie, wszystkie, czy jakieś takie dziwne. No, jakieś takie panie. Słuchajcie, w szkołach w Georgii wprowadzono naukę o kryptowalutach. Nie są pierwszym stanem, gdzie szkoły wprowadziły taką naukę. Legislatorzy z Izby Reprezentantów Stanu Georgia zatwierdzili ustawę, która pozwoli studentom z Georgii uczyć się na temat kryptowalut, a także innych kursów innych kursów na temat, na temat świata finansów. Także. Ten, ta nowa ustawa wymaga, aby stanowa regulacja ofic, oficjele tej stanowej regulacji czy no, edukacji, przepraszam, nie regulacji wprowadzili takie programy do swoich studiów no, świetna sprawa i zobaczcie przegłosowane 162 do 9 to chyba Peter Schiff i ten drugi głosowali przeciwko przechodzimy sobie dalej e, jeden z, z analityków twierdzi, że wycena Coinbase'a na poziomie 100 miliardów dolarów to jest zdecydowanie zbyt dużo Zgodnie ze zdaniem CEO firmy New Construct, czyli Davida Trainera, wycena w ogóle nie ma nic do rzeczy z dupy jest wzięta. Także bazując na udziałach Coinbase jest wyceniany na 100 miliardów dolarów. Oczywiście pan CEO New Construct stwierdzi, że absolutnie wycena jest zbyt duża. Wydał on taki werd werdykt, mówi on, że zobaczcie Powiedział kryptobi, że zwiększająca się rywalizacja na rynku krypto, że tutaj Coinbase nie ma takiego udziału. No i generalnie jest to przesadzone. Zobaczcie, że myślę, że Wall Street nie chce, aby ludzie mieli jakikolwiek rzeczywisty obraz tutaj tej ceny. No i generalnie można powiedzieć spekulacyjna bańka, że te wartości są oderwane od fundamentów. No pani. Pana firma pewnie nawet na miliard nie jest wyceniana i, i, i pan narzekasz. No, nie mnie oceniać, no nie potrafię. 100 miliardów, faktycznie duża wycena. Ciekawe jak są, no nie wiem, co sądzicie o tym właśnie? Powiedzcie w komentarzu, co sądzicie. Przechodzimy sobie dalej, słuchajcie. Ros Ulbricht podzielił się swoją wizją na temat zdecentralizowanych so social mediów. Jest oczywiście twórca Silk Road, który spędza chyba dożywocie w więzieniu, chociaż próbują, było, była szansa, że Trump go ułaskawi, nikt go nie ułaskawił. realnie podzielił, podzielił się on swoją wizją e, i uważa, że e, skoncentrowane na użytkowniku protokoły mogą położyć, e, położyć e, Położyć, można powiedzieć, zakończyć monopol Big Techu. Nie? Także co tu się dziwić? to jest jego post na medium. Możecie tutaj sobie poczytać. No, ja zgadzam się, tylko że jak na razie to ja nie widzę tutaj realnej konkurencji. YouTube, Facebook, Twitter i tak dalej nie ma konkurencji i myślę, że jeszcze długo nie będzie, chyba że ktoś gruby się za to weźmie. Przechodzimy sobie dalej. CEO Kryptokład. Pięć, kluczowy, pięć kluczowych aspektów, jeśli chodzi o rynek krypto, właściwie Bitcoina. CEO Ki Young zapewnił spojrzenie na rynek krypto, żeby sobie, sobie na to spojrzeć. No i zobaczmy, co on, co on tutaj wymyślił. E, instytucjonalni inwestorzy napędzają wzrosty. To jest chyba oczywiste. To jest całkowita odmiana w stosunku do 2017 roku. E, teraz, tak, druga sprawa. E, wie, e, obserwowanie wielorybów może to potwierdzić. Czyli, co robią wieloryby, trzeba na to patrzeć. Nie. Kolejna sprawa, patrzcie na Coinbase Pro, bo tam się najwięcej dzieje. Patrzcie na wpływy i wypływy z Coinbase Pro. Możecie zobaczyć, co robią duży inwestorzy: czy kupują, czy sprzedają. Kolejna sprawa, obserwujcie stablecoiny i ich czas na rynku: czy kupują, czy sprzedają, czy wpływają stablecoiny na giełdy, czy wypływają. Kolejna sprawa, górnicy bitcoina wpływają oczywiście na rynek. Dostają oni około 900, 900 bitcoinów, kopią, kopią dziennie, plus oczywiście do tego jeszcze jest, są nagrody, więc może być nawet 1000 kontu, powiedział. To jest oczywiście wpływ. Warto te rzeczy obserwować. Przechodzimy. Nie wiem dlaczego mi się to rozłączyło. Silk Road. No i przechodzimy sobie do Rosji tym razem. Słuchajcie, Rosja już pod koniec 2021 roku ma wypuścić swój prototyp CBDC. Było cicho, było cicho. Okazuje się, że right o CBDC wcale tutaj nie jest tylko i wyłącznie Chiny, ale także Rosja. Na razie Stany Zjednoczone generalnie to olały, a Rosja przygotowuje się do wypuszczenia własnego CBDC właśnie na razie testu, tak, czyli cyfrowego rubla. Będzie to wersja prototypowa. Zgodnie z. E, agencją prasową Prime e, szef Deputy Chairman, to jest szef chyba czego? E, Jakiejś dumy? Aleksiej Zabłotkin e, wypuścił informację, że prototyp ma się pojawić pod koniec 2021 roku, a testy będą trwały oczywiście w roku 2022. No, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Przechodzimy sobie do ostatniego newsa dzisiejszego dnia, Peteru Shifu. Pisze o tym krypto. mój syn jest all in w Bitcoin, także niezgodnie z e, predykcjami ojca. Dokonał zakupu na poziomie 4, 43 tysięcy dolarów, sprzedał swoje zrebro, no i jest tutaj całkowicie odmienny. 100% swojego portfolio ma w BTC, pomimo tego, że Peteru Schiffu ma tutaj niedźwiedzie nastawienie. Widzę, że chyba nawet jego syn poznał, że Peter Shifo jest dobrym antywskaźnikiem, antywskaźnikiem e, biko, tego, e, kryptowalut i w ogóle mm, i uwala, on uważa, że syn ma wyprany mózg. No i generalnie zobaczymy, co z tego wszystkiego. Czy jest to pranie mózgu, czy pływ, przepływ rozsądku? Okaże się, czy syn nie pokonał ojca, mało ojca. Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do podsumowania. Mam oczywiście przygotowane... Za chwilę mam już nagrany Kryptosteron, dograłem też intro i za chwilę będę tutaj go montował. To jest pierwsza sprawa. Dzisiaj głupią sprawę odkryłem. Ktoś mi pokazał, a później ja zapomniałem sobie. Odkryłem, że naciskając klawisz Windowsa i strzałki to można tam przełączać pomiędzy ekranami. No po prostu Janusz nie wiedział takiej prostej rzeczy. Także Kryptosteron jutro w samopołudnie. Zapraszam na premierę. Gościem, tak jak mówiłem, był kamień z encyklopedii kryptowalut. Słuchajcie, zapomniałem w ogóle w tym miesiącu nagrać status report. Nagrać status report zapomniałem e, i po prostu stwierdziłem, że zaraz muszę nagrać jak najszybciej. E, pamiętajcie, że jutro będzie live Kamila z Encyklopedii Kryptowalut, ale nie będzie on wieczorem, ponieważ Kamil ma swoje zajęcia, tylko będzie rano. Także wbijajcie do niego a wbijajcie do niego na live'a rano, nie wiem, chyba o 10 ma być, czy 10 live albo 11, a później ma być o 12 kryptosteron, tak? Płynne przejście, żeby jeszcze zdążyć do kibla. Słuchajcie, pamiętajcie o Twitterze. Ja na Twitterze sporo publikuję i nawet nie zauważyłem, kiedy wbiłem 10 tysięcy, 10 tysięcy, znaczy zauważyłem, no ale nie pisałem jakoś specjalnie o tym. Eee, teraz tak, eee, słuchajcie, no ATH, ATH nam tu się bardzo fajnie rozwija. I jesteśmy naprawdę blisko, myślę że, myślę, że tutaj już niewiele brakuje, ja sobie jeszcze zajrzę, pozwolę sobie, kurczę, nie chcę, dobra, we, we, wezmę wykres, no jest naprawdę, naprawdę blisko, uwierzcie mi, naprawdę jest, naprawdę jest blisko, ja sobie zaglądam teraz na, na, na ekran, muszę sobie tutaj to oczywiście podciągnąć poziomy, no jeszcze trochę brakuje, brakuje takiego po prostu, jeszcze takiej wisienki na torcie, być może jutro na live popchniemy to troszeczkę do góry. Także no jeżeli ktoś wierzył, że bańka już pękła i trzeba sprzedawać i czekać na 30 tysięcy za bitcoina, czy jakieś inne wartości, no to się sporo przejechał. Kiedy ATH będzie? Myślę, że w niedługim czasie, trochę tutaj foodów wprowadza ta sprawa Binance'a, zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie. Także zasadniczo, słuchajcie, wpadajcie, zaczęłam mówić o tym Twitterze, wpadajcie, ja tam często publikuję na Twitterze. Z komórki możecie oglądać moje relacje na Twitterze, możecie oglądać na, e, oglądać relacje na e, tym. na YouTubie, na Facebooku specjalnie nic nie publikuję, na Instagramie to bardziej prywatne rzeczy. I pamiętajcie oczywiście o mediach społecznościowych, pamiętajcie o całym kryptonarodzie, ale pamiętajcie o stronie kryptonarod.pl. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy na Facebooku grupa Kryptonarod, na Discordzie grupa Kryptonarod i na e, Telegramie też grupa Kryptonarod. Wszystkie linki są na stronie Kryptonarodu. Także z mojej strony to tyle. Dzięki za że oglądaliście, podoba się wam łapa w górę. Także pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu. A w postscriptum chciałbym Wam pokazać piękną grafikę, co świat kryptowalut robi z człowiekiem. Także 3, 2, 1 chlast. I jak widzieliście, co rok robi w krypto, co 3 lata w krypto. Wrzuciłem, już niektórzy z Was to widzieli, ale stwierdziłem, że to jeszcze wrzucę. To taki ktoś zrobił mem. A także tak na wesoło, żeby wejść wesoło w piątek, pamiętajcie dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, co nie zmienia faktu, że jutro nie zabraknie Wam newsów, mam trochę tych odcinków przygotowanych, także będę Wam kolejne produkował, dzisiaj nie zdążyłem, trochę chciałem odpocząć, dzisiaj kryptoszkoła, miałem nagrywać, czyli kryptowalutek zacząć, proof of stake, jutro myślę, że do tego przysiądę, dzisiaj byłem na siłowni, powiem szczerze, pierwszy raz na hyperpumpie po przerwie covidowej, no i generalnie jest moc, jest moc, kurde, jest naprawdę hantelek. Sześć dyszek i przysiadek głęboki, jedzie po prostu jak pendolino po torach. Także dzięki, że oglądaliście. Cześć!